W dzisiejszym programie Rozmowa Tygodnia pisarka Ewa Nowak, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Dlaczego Pani twórczość skierowana jest głównie do najmłodszych czytelników? Wie Pani co, nie zgodzę się z Pani opinią. Uważam, że moja twórczość nie jest skierowana do najmłodszych czytelników. Autor wybiera sobie bohatera i ten bohater musi być w jakimś wieku. Ja wybieram sobie bohaterów, którzy są dziećmi lub nastolatkami. A nigdy nie myślę o tym, kto będzie książkę czytał, tylko zawsze myślę o dobrej historii, o tym, żeby ta historia toczyła się w dla mnie interesujący sposób. Także o odbiorcach przy pracy literackiej nie myśli się. A kiedy odkryła Pani w sobie talent pisarski? Nie wiem, czy to dziś go. Czy to jest tak, że był taki moment, że pomyślałam, o, mam talent. Wie Pani, zupełnie nie myślę o sobie w tych kategoriach. Ja jestem wytrawnym czytelnikiem. Bardzo lubię czytać. To jest moje podstawowe zajęcie życiowe, to czytanie książek. A pisanie książek jest niezwykle zbieżne, bo też człowiek się dowiaduje, jak ciekawie zaczynająca się historia się skończy. Także nie wiem, czy mam talent. Lubię pisać książki. Myślę, że na lubieniu bardziej opieram swoją pracę. No właśnie, więc z drugiej strony zapytam, kiedy ta chęć się pojawiła napisania pierwszej swojej pozycji? Pierwsza powieść została wydana 2002, czyli 10 lat temu. I to był moment przełomu w moim życiu, bo nie byłam już młodą osobą, byłam po 30. To znaczy byłam bardzo młodą osobą, byłam po 30. I to wtedy. Bardzo długo nie myślałam, że będę literatem, będę się zajmować literaturą. W żadnym razie. Miałam autoopinię na temat siebie, że mam umysł ścisły i wyrastałam w takim poczuciu. Chciałam zapytać, w jaki sposób pokonuje Pani chwilę słabości? Chodzi mi o takie momenty, kiedy opuszcza Pani ta zwana wena pisarska. Czy Pani jako pisarka może sobie pozwolić na takie chwile wytchnienia? Tak, kryzys twórczy jest przy każdej pracy i ja go doświadczam zawsze mniej więcej w tym samym momencie, w 2/3 napisanej książki. Uważam, że książka jest nieciekawa, niedobra, banalna, o niczym i nie lubię moich bohaterów. Wtedy przeżywam zawsze bardzo intensywny kryzys, ale zwierzam się mężowi i mój mąż sprytnie przenosi plik z mojego komputera na swój, czeka 2 dni, kiedy zły nastrój mi minie i później przychodzę do niego i mówię, Krzysiu, to już oddaj mi plik i mogę pracować dalej. Ale nauczyłam się nie weryfikować tekstu wtedy, kiedy mam zły nastrój, bo wyrzuca się dobrą pracę, rezygnuje się z czegoś, co de facto tylko wymaga drobnych poprawek. Pracowała Pani jako nauczycielka, jako pedagog, terapeuta. Chciałam zapytać, w jaki sposób te umiejętności przekładają się na Pani sposób pisania? Wie Pani, to bardzo ciekawe pytanie. Ja też bym chciała to pytanie Pani zadać. Jak po lekturze moich książek prezentuje się moje wykształcenie? Bo ja najczęściej chcę zapomnieć, pisząc książkę, że jestem pedagogiem, terapeutą. Uważam, że literatura nie powinna jako głównego celu stawiać sobie wychowywania młodzieży. I mam nadzieję, że tego nie robię. Ale ponieważ jestem pedagogiem z krwi i kości, myślę, że oddycham pedagogiką i jednak widać to w moich książkach, przede wszystkim w systemie wartości moich bohaterów. Nie umiem kreować ludzi do szpiku kości złych jako pedagog. Więc co chce Pani przekazać poprzez swoją twórczość? Na jakie wartości wskazać? Które są zdaniem Pani najważniejsze w życiu? Należy być miłym i pogodnym. Ja nie jestem fanką szczerości. Uważam, że mówienie młodzieży i dorosłym ludziom również, że szczerość jest kluczową wartością w życiu, doprowadza tylko do tego, że ludzie się ranią i stają się jeszcze większymi egoistami niż są z przyrodzenia. W moich książkach uczę czegoś zupełnie innego. Bycie miłym człowiekiem, łatwym we współżyciu, sympatycznym, jest nadrzędną wartością. Chyba propaguje taką uczciwość w stosunku do samego siebie, ale to nie ma nic wspólnego ze szczerością, która kojarzy mi się li i jedynie z brakiem kultury osobistej. Współpracuje Pani także z czasopismami. Chciałam zapytać, czego najczęściej dotyczą te publikacje? Wie Pani, najczęściej listów. Młodzież, nawet taka, która przechodzi kilka razy dziennie koło gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego w swojej szkole, uważa, że nie ma się do kogo zwrócić albo nie chce ujawniać swoich problemów osobom, które znają dziecko i piszą do pism. Na łamach Cogito, Wiktora, Juniora odpowiadam na czasem bardzo błahe, a czasem bardzo dramatyczne listy. Piszę felietony, opowiadania, psychozabawy.
co tam redakcja potrzebuje, to zrobię. Wspominała Pani, że Pani bohaterowie właśnie są najczęściej w wieku dziecka czy nastolatka, a chciałam zapytać, czy z którymś konkretnie bohaterem najbardziej się Pani utożsamia? Jak najbardziej. W każdej książce utożsamiam się ze wszystkimi. Nie ma takiego bohatera, w którym nie ma chociaż fragmentu mojej osobowości. Myślę, że to się nie udaje. Kreując człowieka, zawsze mam przed oczami siebie, swoje życie, moich przyjaciół, moją rodzinę, taką własną małą ojczyznę. I po kawałku daję wszystkim bohaterom. Jednego takiego ukochanego bohatera, gdybym miała wymienić, to byłby to Lew Hensel, chłopak marzeń z powieści Niewzruszenie, ale poza nim wszystkich traktuję równo. Mam takie pytanie jeszcze, ponieważ Pani w wywiadach twierdzi, że nie opisuje nieznanych sobie miejsc. Chciałam zapytać, dlaczego? Wie Pani, wydaje mi się, że coś jest w tym nieuczciwego. Musiałabym korzystać z Google Maps, a nie pociąga mnie to. Wolę pojechać, może z pobudek egoistycznych, bo bardzo miło jest odwiedzić jakieś miejsce w celu napisania książki albo zajrzeć gdzieś, ponieważ tam pójdą moi bohaterowie. Uważam, że czytelnikowi należy się taka uczciwość. Jeśli bohater literacki gdzieś wchodzi, to znaczy, że autor był w tym miejscu. A jeżeli chodzi o fantastykę? Nie moje klimaty. Nie poruszam się dobrze w tej tematyce. Myślę, że byłabym niewiarygodna. Nie mam w tym obszarze pomysłu i dlatego nie dotykam tego. Wprowadzam wątki fantazy w dwóch czy trzech moich powieściach tylko i wyłącznie dlatego, żeby rozrzedzić zagęszczenie psychologiczne. Jeśli problem psychologiczny jest bardzo ciężki, tak jak w powieści Koleżaneczki, moją bohaterkę uczyniłam niewidzialną osobą, okazjonalnie traci ciało, staje się niewidzialna, ponieważ siła rażenia jej problemów była moim zdaniem za ciężka i chciałam, żeby i mi się lepiej pisało, a czytelnikom lepiej czytało. A co w ogóle Pani sądzi tak osobiście o książkach typu na przykład Harry Potter czy Zmierzch? One są teraz bardzo wśród młodzieży popularne. Czy one Pani zdaniem w jakiś sposób niosą ze sobą zagrożenie? Nie widzę żadnego zagrożenia w czytaniu Harry'ego Pottera, a w Zmierzch tym bardziej. Zmierzch to książka, na której wychowała się moja babcia i moja mama, tylko ona miała inny tytuł, Dziadunio, bo Stephanie Meyer to Maria Rodziewiczówna, tylko w XXI wieku. Wartości, które niesie ze sobą Zmierzch, to typowe love story. To jest jednowątkowa powieść, która jest opisem miłości biednej, zagubionej dziewczyny do szlachcica, tylko ten szlachcic jest w dzisiejszych czasach wampirem. Całe pokolenia wychowywały się na tego typu literaturze i nikomu się krzywda nie stała. No właśnie, ale z drugiej strony jednak jakieś takie nadprzyrodzone, prawda, zdolności posiada ten wampir. Tak jak szlachcic. Z punktu widzenia biednej dziewczyny, szlachcic to osoba o takiej samej sile oddziaływania na środowisko jak wampir. Szlachcic może wszystko, wampir może wszystko. Jak Pani widzi, mam przemyślenia na ten temat. Nie widzę zagrożeń. To, że dziewczynki interesują się wampirami, to jest moda. Nic się im od tego nie stanie. Osoby, które czytają książki, umieją oddzielić fikcję od świata rzeczywistego. Na pewno nie będą szukały miłości z wampirem, bo jej po prostu nie znajdą, wampiry nie istnieją. Rozumiem, chciałam jeszcze wrócić do Pani osoby, ale z kolei zapytać z drugiej strony Panią jako czytelniczkę. Jaką literaturę Pani najczęściej czytuje? Moja ulubiona książka to książka, którą ktoś mi poleci. Ja lubię pytać znajomych, co ostatnio czytali i czy im się podobało. I jeśli usłyszę, o Ewciu, to by było dla Ciebie dobre, taką książkę biorę. Najbardziej lubię jeszcze, jak ktoś zdradzi mi zakończenie, ponieważ wtedy mam większą satysfakcję w czytaniu, bo widzi się wątki drugoplanowe. Kiedy czytam książkę po raz pierwszy, to czytanie jest bezwartościowe, bo śledzę tylko i wyłącznie główny wątek, najczęściej wątek miłosny. Także po przeczytaniu każdej książki wracam do początku, czytam drugi raz i wtedy widzę rzeczywiście umiejętności autora, widzę, o co w tym świecie chodzi. Mam 18-letnią córkę i ona bardzo często kładzie mi coś na biurku, bez słowa, i wtedy rozumiem, że taką książkę muszę przeczytać, ponieważ wszyscy tę książkę czytają. W ten sposób przeczytałam Zmierzch, nie dyskutowałam z tą lekturą, mimo że ma 750 stron, po prostu ją przeczytałam. Teraz jestem bezpośrednio po przeczytaniu Igrzysk Śmierci, to jest również książka, która zawładnęła wyobraźnią młodzieży. Dziękuję bardzo za rozmowę. I ja bardzo dziękuję za rozmowę.